Fryle oczarowały cieszyńską publiczność. W sobotę wystąpiły w browarze zamkowym, śpiewając śląskie covery. Jak już wrażenia po koncercie w Cieszynie? Pierwszy raz tu jesteście? Pierwszy raz i jesteśmy zachwycone samym miastem i atmosferą na koncercie. I jechałyśmy tutaj i minęłyśmy ulicę Bednarską, a Marcelina tak ma na nazwisko i dlatego jeszcze bardziej lubimy to miasto. Jest to bardzo uroczo. Już spacerowałyście, chodziłyście, zwiedzałyście, jest to zwiedzać. Ale pogoda nam nie sprzyja dzisiaj niestety i czas troszeczkę też. Na pewno wrócimy, bo jesteśmy zachwyceni. I nadrobimy, na pewno przyjedziemy tutaj, może z jakimś zaproszeniem koncertowym. Skąd pomysł na Fryle? Nie było pomysłu. Nie było pomysłu. To jest totalny spontan. Ja wiem, że wy jesteście związane z muzyką, to nie jest właśnie taki totalny spontan. Tak, my jesteśmy wokalistkami z wykształcenia i też zawsze chciałyśmy wiązać z tym swoją przyszłość i robić to w dorosłym życiu, w cudzysłowie. I tak przez przypadek wyszło, że zaczęłyśmy śpiewać po śląsku i postanowiłyśmy ten temat rozwinąć. No właśnie, ale czemu po śląsku? To jest akurat właśnie ten przypadek, o którym mówiłam. To powstało dzięki tak naprawdę naszemu wygłupowi, który wrzuciłyśmy na Facebooka, a potem to się rozrosło i stało się wiralem sieci, więc postanowiłyśmy w sumie, czemu nie, jesteśmy wszystkie ze Śląska, bardzo lubimy ten region, dlaczego miałobyśmy tego nie zrobić w ten sposób? Śląski robi się modny, robi się atrakcyjny, ludzie posługują się nim bardzo często tak jak niegdyś jakąś gwarą czy slangiem młodzieżowym, więc my tej tendencji jak najbardziej sprzyjamy i cieszymy się z niej. My się świetnie gwarą bawimy i przekazujemy te treści akurat po śląsku. Ale spodziewałyście się, że będzie taki oddźwięk pozytywny? Nie, no tak jak wspomniałyśmy, to była forma naszego żartu, więc w ogóle nie spodziewałyśmy się, że to zatoczy jakieś szersze kręgi, a wrzuciłyśmy to po prostu dla naszych znajomych, po czym postanowiłyśmy post sprawić, żeby post był publiczny i rozrosło się to do takich rozmiarów, że się bardzo zdziwiłyśmy i przecierałyśmy oczy co 5 sekund. Co teraz, co dalej? Planujecie właśnie iść w tym kierunku, czy może całkiem jakimś innym, jak już jesteście rozpoznawalne, jako Fryle? Jest parę pomysłów, nie będziemy ich na razie zdradzać, żeby nie zapeszać, ale na pewno będziemy kontynuować naszą przygodę. Jeszcze nie wiemy dokładnie w jakim kształcie, ale z całą pewnością. I zapraszamy na koncerty, Fryle. Czyli co, póki co covery, czy pracujecie nad jakimś własnym utworem? Pracujemy, ale nic nie możemy powiedzieć. Nie chcecie nic zdradzić, co? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Przyjdzie taki moment, że przyjdziemy do Państwa i będziemy ogłaszać wszemi wobec, że może będzie druga płyta. I może już w Cieszynie się spotkamy z Waszymi kawałkami. Niewykluczone. Mamy nadzieję. Ale po śląsku. Zobaczymy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.